Bardzo duża liczba pacjentów skarży się na fakt, że mimo bardzo ciężkich ćwiczeń czy restrykcyjnych diet, posiada miejsca, z których tkanka tłuszczowa nie chce zniknąć. Najczęściej są to uda, tak zwane bryczesy, celulit, oponka na brzuchu, boczki w okolicach lędźwiowych. Tkanka tłuszczowa w tych miejscach lubi przybierać wyjątkowo ciężką do redukcji strukturę. Komórki tłuszczowe wzajemnie utrzymują się, nie pozwalając na zmniejszenie swojej objętości. Winowajcą miejscowych obrzęków może być również zgromadzona w tkance woda, której zaleganie może być wynikiem zmian hormonalnych, zaburzeń metabolizmu, a także niezdrowego stylu życia. Dlatego ważne jest, aby podejść do problemu w holistyczny sposób, poruszyć strukturę skóry i tego, co znajduje się pod nią, aby ułatwić organizmowi pozbycie się tkanki tłuszczowej. Co to jest endermologia LPG Alliance? Urządzenie zostało początkowo opracowane przez francuskiego inżyniera, aby rozluźnić blizny po oparzeniach i uszkodzeniach mięśni, które doznał w wypadku samochodowym. Kosmetolodzy i pacjenci wkrótce odkryli, że jest również skuteczny w zmniejszaniu celulitu i bardzo wysoce skuteczny w redukcji średnicy ciała. Endermologia wykorzystuje połączenie zasysania i głębokiego masażu tkanek, aby stymulować układ limfatyczny i rozbijać tłuszcz. W leczonym obszarze tkanka tłuszczowa rozluźnia się, prowadząc do powolnego rozpadu. Ponadto zmniejsza retencję płynów i aktywuje komórki fibroblastów do produkcji nowego kolagenu i kwasu hialuronowego, co stymuluje naturalne procesy naprawcze w skórze, a to prowadzi do zagęszczenia i ujędrnienia skóry. Endermologia jest formą masażu. Może również pomóc złagodzić bóle mięśni, a także poprawić krążenie krwi i limfy. Czego należy spodziewać się podczas zabiegu endermologii? Każda sesja zabiegowa trwa około 30-40 minut. Najpierw zostaniesz poproszona o założenie specjalnego kostiumu, który zapobiega bezpośredniemu kontaktowi głowicy do masażu z Twoją skórą i pomaga zmniejszyć obrzęk. Po założeniu kostiumu rozpoczyna się cała procedura zabiegu. Ilość i czas zabiegów. Zazwyczaj pierwsze efekty są zauważalne już po 3 zabiegach. Jednak dla osiągnięcia pełnych efektów zalecana jest seria 10-12 zabiegów z częstotliwością 2-3 sesje tygodniowo podczas 2 pierwszych tygodni, w dalszym etapie 1-2 zabiegi tygodniowo. Czy endermologia naprawdę działa? Według badania przeprowadzonego przez producenta w 2008 roku 12 sesji zabiegowych spowodowało wzrost aktywności lipolitycznej udowej i biodrowej tkanki tłuszczowej u kobiet z celulitem. Innymi słowy, zawartość komórek tłuszczowych w okolicy bioder i ud była łatwiej redukowana. W większym badaniu opublikowanym w 2009 roku stwierdzono, że endermologia LPG jest dobrze tolerowaną i skuteczną metodą zmniejszania średnicy obwodu ciała. Czy endermologia jest bolesna? Pacjenci nie zgłaszają bólu podczas zabiegu i żadnych skutków ubocznych. Dla niektórych endermologia jest relaksującym masażem, podczas gdy dla innych jest to po prostu znośne. Niektórzy ludzie zgłaszają siniaki po leczeniu, ale nie dotyczy to wszystkich. Wskazania. Nadmiar tkanki tłuszczowej, celulit, obrzęki, napięcie mięśniowe, spadek jędrności skóry. Aby osiągnąć najlepszy wynik, warto pomyśleć nad poprzedzeniem endermologii kriolipolizą. Kriolipoliza to zabieg zamrażania tkanki tłuszczowej. Działanie aparatu Coulter opiera się na kontrolowanym zamrażaniu tłuszczu i jego rozpadzie pod wpływem odpowiednio niskiej temperatury, w efekcie czego zmniejsza się objętość wybranych partii ciała poddanych zabiegowi. Jeśli jesteś ciekawy, jak wygląda zabieg, zobacz film na ten temat na naszym kanale.